Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Darkest Dungeon. Idziemy do Norowiska na krótką wyprawę na weteranie. Nasza ekipa składa się z Warveir, Wąż Trocki, Kamatur i Radex. Mają ulepszone pancerze na trzeci poziom, nie na czwartym, już nie stać nas troszeczkę na to. Musimy zdać troszeczkę pieniędzy i przede wszystkim więcej portretów, by ulepszać skille. Dlatego myślę, że możemy rozpocząć już, aby wyruszyć. Dobra. Okej, dziękuję. Zapomnieliśmy dać ekwipunku. Więc tak, tobie na pewno damy obrażenia. I powiedzmy, tak, tobie byśmy dali szybkości kryt w pierwszej, choć nie. Tobie moglibyśmy to dać. Szybkości krytyk w pierwszej turze. Dodatkowo poszeregujmy ich klasami. 33 biegłości leczniczych. W sumie nie będzie może aż tak bardzo potrzebne, ale na przykład coś, co zwiększa biegłość walki. Ochrona, uniki, obrażenie, jeżeli pochodnia powyżej, celność, właśnie, to się przyda. Powyżej 75. Teraz do leczenia. Biegłość leczenia, ochrona, maksymalne punkty zdrowia. Tobie natomiast damy więcej obrażeń, więc to będzie obrażenia plus 20% możliwe. Będziemy miał w takim razie dwa mocne przedmioty, tylko szybkość mu bardzo spadnie dzięki temu. Przez to raczej. Tutaj natomiast zrobimy tak. Celność na pozycji czwartej. Może niekoniecznie. Obrażenie, jeżeli pochodnia poniżej, to nie. Ochrona, jeżeli pochodnia poniżej, uniki, to byśmy ci dali. I następnie co jeszcze? Możemy wziąć, zabrać większe obrażenia i zmniejszyć uniki. W sumie nie jest głupi pomysł, więc tak się śpieszymy już troszeczkę, więc weźmiemy tak. Mamy wykupione wszystkie rzeczy, wykupione niektóre skille. To byśmy sobie zrezygnowali z tego. Możemy zrobić tak, zaznaczenie dla Radexa. Teraz ty już masz wykupione, ty również. Tutaj widzę, że życie głównie zostało przeze mnie ulepszone. No i cóż, oszczędny ekwipunek, ale też krótki wypad, więc udaje mi się, mimo że na średnim, mam nadzieję, że damy radę, bez większego problemu. W razie czego będziemy trzeba ich podleczyć troszeczkę, bo mam problem z budżetem i pieniędzmi. Okay. Mamy spadę 90% sal, więc pójdziemy najpierw tutaj. Pierwsza pochodnia. Masz ciekawość, tak? Kuszniczka jest ciekawska. Okej, dobrze, nie kleptoman, tak. Spojrzałem, co oni mają. Skrucha, chorowitość, to jest bardzo dobra postać. Warveir się zrobił. Strach przed ruinami, obrażenie od stresu w ruinach, celność. Nie może odwiedzić Zamtuza, ta celność trochę mi nie pasuje. Obrażenia, jeżeli 10% obrażeń, jeżeli minus 10% obrażeń, jeżeli poziom zdrowia, to się, to jest mało znaczące. 10% do odporności na ogłuszenie, to jest gorzej. Kryt też gorzej. Ty masz minus 5% obrażeń walki dystansowej, to trzeba zniwelować. Obsesja posiadania i gromadzenia rzeczy również. Fascynacja ranami, szkodzącymi ciałami, torturami również. Radex ma dość takie nieciekawe te skille. Czy te perki, które mu się potrafiły. Pułapka niestety. Dobra, ale bez jakichś tragicznych skutków na zdrowiu. Palmy pierwszą pochodnię. No i w zasadzie nie było po co tam iść, ale dobra. Powiem wam szczerze, że nie obraziłbym się, gdybyśmy znaleźli tutaj kolekcjonera w jakimś rozsądnym terminie i z rozsądną ilością życia. Albo gdybym trafił na tajny pokój. Na razie to trafią na płaski. Co to za bardzo dużo? Dwa punkty zdrowia. A nam tragicznie nie jest. Dobra, weźmy złoto. Wejdźmy do drugiego pomieszczenia. O, nowy przeciwnik. Pięknie nas przesunęło. Uwielbiam to, jak awanturniczka mi wywala na koniec. Tak. Może być też w niego. Co ty robisz? Moglibyśmy spróbować na niego rzucić. Ochrona 40%. Szybkość mała. Niezdarny świniotaur.
Tego możemy przesunąć co najwyżej tutaj. Tego moglibyśmy przesunąć dalej. Czyli co zrobimy? Nie, zrobimy na razie tak. Wolę go mieć bliżej. Się będę przesuwał do przodu troszeczkę. Bębny osłabienie. Niestety awanturniczka. No w sumie tam no, jesteś na samym końcu, to aż wielkiej takiej tragedii nie ma. Właśnie, teraz ty jesteś na początku. Powolny odwrót. O, nie trafił, świetnie. Od razu na tył lecisz. Dobrze, ty idziesz teraz tutaj. Pójdziesz do tyłu? Nie, ale oznaczył mnie. Okej, okay, dwie postacie oznaczone, teraz żyganie. Unik, świetnie. Więc teraz tak, moglibyśmy... Zniwelujemy te naznaczanie. Nie wiem właśnie za bardzo, co to jest za gówno. Tak, teraz zabijemy tego z bębnami. Jeden mniej będzie. Narzucimy też krwawienie na tego drugiego. Jak słyszycie dziwne szczekanie, znaczy dziwne dźwięki, właśnie pies mi szczeka. Dzikie natarcie. O, okej, okay, to pewnie by odpychało. Więc on się będzie przesuwał do przodu i do tyłu, ładnie. Teraz wykończmy go, akurat 9. Świetnie, i teraz tak, jakie ty masz szanse na ogłuszenie go? 95% odporności. 85% bazowe. Ogłuszenie 125%. Spróbujmy. No, niestety odporność zadziałała. Jeszcze raz. Dobrze, weszło ogłuszenie, wspaniale. Teraz w takim razie mogę zadać mu jakieś obrażenia. Ma dużą odporność. Na krwawienie w sumie najmniejsza. 7. Tak sobie. Teraz uleczymy wszystkich. Zaznaczymy go, żeby zmniejszyć tą odporność. Okay. Możemy go spróbować też wykrwawić. Miażdżący backhand. Ok, coś robisz? Ogłusza. No dobra, chcecie akurat. Kamatur nie jest niezbędny w tym momencie. Teraz kontra oznaczony. 22, ładnie. Kolejne wykrwawienie. Unik niestety zrobił. I kończymy to. Ciekawe, że cię nie widziałem jeszcze. Nigdy tak naprawdę. I mamy fajne fanty za tą walkę. Bo dwa portrety, 6 herbów, no i amulet, który sprzedamy. Jest ok. Idziemy naprzód. Mimo tego, że nas przestawił tak brzydko. I nie wygląda ta walka ciekawie na początku. Dobra, zwiat pokazuje, że zaraz tu obok jest kolejna walka. Pójdziemy i od razu ją stoczymy. Prosta, łatwa i przyjemna. Zaskoczenie jeszcze dodatkowo. Tego sobie przesuniemy natychmiast. Jest najgroźniejszy z nich wszystkich. Teraz. Bonus do prędkości. Leczenie grupowe. Wykończenie. Wspaniale. Będzie krwawienie? Nie weszło. Świetnie. I teraz tak, tego kończymy w takim razie. I tego również. Kolejna cała masa fantów. Takich trochę śmieciowych, ale lepsze to niż nic. Ciekawość znowu zadziała. Ta ciekawość jest straszna, bo ona się bardzo często odpala. Dobra, wejdźmy tutaj. Kolejny zwiat. Nie obraża się. Na razie żadnych walk. Tego nie tykamy. Pochodnie. No, ucieszymy się z innych fantów akurat. Walimy sobie ją od razu. Postaraj się rozbroić pułapkę. Dziękuję. Wejdźmy do kolejnego pomieszczenia. I tam jest jeszcze jedna pułapka zaraz. Pójdziemy dalej. Pięknie. Nikt z nas nie ucierpi na pułapkach przynajmniej. I zobaczcie, ponownie zadziałało. Nie wiem jaki to ma procent, ale na pewno wysoki. To przynajmniej jest kleptoman. 6 herbów, nieźle.
Wejdźmy do kolejnego pomieszczenia. Zwiat, świetnie. Zwiat się przyda. Tu się łopata przyda w takim razie też. Jaka znajdźka? Nie, nie ciekawość, błagam, dobra. Całe szczęście. Kolejna pochodnia, gdzie wróg? Kłód, zjedzmy sobie. I jeszcze jedna pochodnia. Dobra, następny zwiat. Fajnie, że tak on działa, mam przynajmniej obraz tego, co mnie czeka. Okej, walk tak naprawdę niewiele. Czy my chcemy sprowokować to stworzenie? Nie. Raczej nie. Mógłbym sobie prościej o pochodnie, że wypadek przed walką się przydam. No właśnie, są zaskoczeni. Tak, w pierwszej kolejności na pewno ciebie. Jest szansa, że go wykrwawimy. Zaatakujemy pierwszego i go zabijemy, ładnie. Czyli będę mógł zaatakować również zwykłym atakiem bębniarza. Teraz spróbujmy ogłuszyć kultystę. Gladiator. I eliminujemy tego. Kolejny krytyk, ładnie. Znowu sterz spadnie. Jeszcze raz. Pięknie. Ładna bitwa. Bardzo czysta i przyjemna. Nie potrzebnie tyle kluczy w takim razie zabrałem, bo do niczego się nie przydały. Ale to dobrze, że oszczędnie poszliśmy. Tu mam jeszcze jedną walkę, którą chcę stoczyć po prostu. Tak, zapalmy to. To też są jakieś nowe. Spłonkany góra, to znamy. W zasadzie bez różnicy, co trafimy. Najpierw wyeliminujmy te małe gówna. Może dokończmy, dziękuję. Tak samo tutaj. Dobra, nie będzie chorób dzięki temu. Tego pajaca sobie oznaczymy na pewno. Niestety ogłuszenie, no to oznaczenie mi też niewiele pomoże. W takim razie przesuńmy go, jeżeli się uda. Odporność niestety. Nie udała się. Skowyt. Szybka jest. Szybki sukien kot. Nie umrzesz, spokojnie. Dalej próbujemy się ogłuszyć. Odporność. Łabędziem. 14. No nawet nieźle. Zwykły atak. Teraz już chyba wiecie co, po prostu go punktujemy, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo spróbować ogłuszyć. Dobra, możemy go spróbować oznaczyć. Bo atakowani, teraz przesunięcie nie byłoby nam na korzyść, zwłaszcza, że łabędź go wykończy. Okej, mamy akty. Fajnie. Czy coś jeszcze nas czeka? Tak, jeszcze jest jeden fant przed nami. To są księgi, więc nie. Wychodzimy z tego. Ile zdobyliśmy obrazu? Za mało pewnie, mniej niż 8, prawda? Obraz niestety jednak krew z nosa. W ogóle mało pieniędzy zdobyliśmy, bardzo mało na tym wypadzie. Zarobiliśmy oczywiście na samym dungeonie, ale niewiele. Okej. Spodziewam się czegoś lepszego. Wścieklizna, celność obrażenia. No i koniecznie, wścieklizna łapiemy strasznie często. W ogóle te choroby strasznie często nam wchodzą. W zasadzie, co byśmy teraz zrobili? Dobra, idziemy dalej. Możemy iść jeszcze raz do Kniei, albo możemy iść do... O, proszę, do Norowiska moglibyśmy udać się. Kolejne portrety. I to byłby całkiem fajny pomysł, bo dzięki temu moglibyśmy tak, zabrać tego jako tanka. Zabrać hienę. I bez healera iść. Interesujące to będzie. Na pewno. Zobaczmy. Ale będą piękne roszady po prostu. Który z was jest szybszy? Nastawimy się na kurtynę. Redukcję stresu, walić stres. Zrobimy tak. I solówka by się przydała do wykupienia. Taki dziwny team trochę zrobimy.
Gaz dezorientujący działa na wszystko. To zrobimy tak. Hamuje krwawienie, obrażenia jeszcze. Okej. I tutaj również. Wyjca nie chcemy. Weźmiemy gwizdek. A, jeszcze momencik. Zróbmy tak. W pierwszej kolejności. Solówkę bym chciał. Tak, mamy tutaj doskok. Jeden w tył. Oni się będą przemieszczać głównie. Weźmiemy sobie w ten sposób. W sumie, dlaczego by nie? Ale wiecie co, pójdziemy tam bez ulepszania, bo to jest chyba zielony, prawda? Tak, to jest zielony. Okej, okay. Chcemy zarobić. Chcemy jak najwięcej zarobić, więc... Zrobimy to tak. Teraz tak. I zrobilibyśmy to po ciemku? Bez healera? Raczej nie. Weźmy pochodnie. Weźmy żywność. A powiedzmy... Pełen stack żywności. Z 2T. Jeden ten. Dwa klucze. Nawet trzy klucze na wszelki wypadek. Dwie łopaty. I jeszcze jeden tam. Myślę, że w tym odcinku to zrobimy, więc tak naprawdę zrobimy sobie jeszcze tutaj. O, właśnie, łowczy, obrażenia. I przydałoby nam się jeszcze. Jeszcze więcej obrażeń. No, on będzie punktować. Teraz tobie. Ty i ty będziesz konkurować o miano najszybszego. Zobacz, poszeregujmy to według klasy postaci. Tobie ja bym chciał dać coś innego. Właśnie. Krytyk i wywołanie krwawienia. Albo inaczej. Zamiast krytyku damy ci obrażenia w sumie. Choć nie. Obrażenia damy tobie. I damy ci jeszcze tak właśnie. Krytyk. 20 do obrażeń. Pięknie. Tobie też zamiast tego damy obrażenia walka wręcz. Tobie natomiast damy tak. Szansa na biegłości. Biegłość walka, szansa na wywołanie krwawienia. Pięknie. I wyruszamy. Zrobimy szybki, taki trochę luzacki run. Z nadzieją, że zarobimy trochę pieniędzy. A zwłaszcza znajdziemy kilkanaście portretów, które posłużą do ulepszenia gildii. Tak chujowy wygląd. Dobra, pójdziemy najpierw w dół. Jest mniej korytarzy. Więc tak, pierwsze co zrobimy to tutaj. Żywność. Dużo żywności w zasadzie. Okay, spróbuj to rozbroić. Okej, okay, weźmy do środka. Pierwsza sala. Druga sala. A to powinna być woda święcona, ale niestety nie mamy, więc spróbujemy bez wody święconej. Nie ma. Pułapka tym razem zadziałała. Drugie. Czy to się opłaca? No w zasadzie. Wykonujesz tylko wolę duchów. Potrzebny mi bandaż! Dialog? On wykonuje tylko wolę duchów, ale mi jest potrzebny bandaż! Wow, dobra. Podleczymy się troszeczkę. Mam już masę tego, więc... pajączki. Więc tak czy siak musimy tutaj przyjść. Świetnie. Co robimy? Op-siup. No niestety. Teraz. Na wszystkich. Granaty zaraz. Okay. Na pewno te dwa zginą. Te dwa ostatnie. Mamy oznaczenie? Mamy oznaczenie, niestety. Ten team się kompletnie nie będzie sprawdzać. Niestety nie mam nikogo innego, kogo mógłbym posłać tutaj.
Dobra, te dwa umierają. The slow death. Unforeseen. Tak jest. Unforgiving. Teraz kurtyna. Myślałem, że raczej się pierwsi będziemy ruszać. No ale dobra. No dobra, to powiedzmy ogłuszenie, niech będzie. Aż upierdliwce. Naprawdę myślałem, że pierwsi będziemy ruszać przed nimi. Nie wykończymy, ale tutaj widzę, że zong. Jednego mniej. I tego drugiego jeszcze trzeba wykończyć. Ale widzę, że opłaciło się przynajmniej ty do końca. Idziesz też tutaj. Ciebie możemy troszeczkę podleczyć. Świetnie. Okej, okay, zabieram się na górę. A będzie wesoło, jak spotkamy tutaj kolekcjonera. Na tej ekipie same trupy. Mam w ogóle nadzieję, że zrobimy to jak najszybciej, bo nie mamy healera. Naprawdę jest nieciekawie. Wyjdziemy wszyscy na devdorach. Good. Świetnie, troszeczkę się podleczył. Gdybym się na przykład teraz dał... Nie, jesteś nadal pełny, tak? Dobra, przejdźmy tutaj. Co mamy? Skrzyneczka. I jest pełna, świetnie. Po pierwsze, może być. Ulepszymy sobie albo szpital, albo coś innego. Dwa w przód. Siup. Może być. Krwawienie. Teraz. Zmniejszmy im szybkość. I celność przede wszystkim. Unik? No niestety. Możemy ich ogłuszyć. Możemy ogłuszyć tego i to chyba zrobię. Dobra. Mamy kurtynę. Kurtynę bym spuścił... Może na ciebie. Dobrze, zginiesz w następnej turze. Teraz. Na tył leci zaraza, bo ty przeżyjesz to krwawienie, teraz już nie przeżyjesz na pewno. Ok, zadziałało tak jak chciałem. Tutaj mogę jedynie spuścić psa. Psa chyba przestawię w ogóle na drugie pozycje. Pierwszy będzie doktor, będzie lekarz ten, tak doktor. Nice. Proszę, 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 jeszcze więcej artefaktów, ładnie. Tak, ty idziesz tutaj, ty idziesz na sam tył, ty idziesz na przód. Po raz będzie to best. Best party ever. Jednym słowem, ja się proszę o śmierć po prostu na tym wypadzie. Autentycznie, proszę się o śmierć. Dobra, pójdźmy dalej. Oby nie było bardzo dużo walk. Jestem zadowolony jak na razie z efektów, które znajdujemy. Pułapka, unik, pięknie. I na coś się przydadzą bandaże w takim razie. Ładnie. Czy ty mógłbyś już coś zjeść? Świetnie. Podleczony za pomocą jedzenia. Do przodu. Tylko do przodu. I mamy skrzyneczkę. Oj, będzie bolało. Ale ładnie, ładnie zaczynamy. Więc tak. Pierwsze, zabijmy świniaka. Świetnie. Teraz, w tego. 11. Celność. Doktorek. O, to doktorek ogłusza go. Nie chcę mieć tej niepotrzebnego stresu. Ja mam jeszcze kawę? Mam. Jeszcze przeżyjesz niestety? Tak, niestety. Dobra, kurtyna. Na ciebie. Dobra, raz mnie zaatakuje, na tym razem już nie. Oczywiście grupowo. Być może to grupowo jest lepsze od ciebie.
No dziwot się najlepiej sprawdzasz na pierwszej pozycji w takim razie. Zginie się. Na pewno zginie. I ten też zginie. Najpięknie. This is how a life is taken. Dobij go. O, ładnie. Będzie mała redukcja stresu. Bierzemy wszystko. Idź na tył. No i co? Używamy klucza do otwarcia tej skrzyni z pamiątkami. O, proszę, obrazy. Dobra, doskonale. Co byśmy w takim razie stąd wywalili? Skubi chrupki na pewno. I zwiat mamy. Dobra, pułapka, walka, jeszcze jedna walka, będzie można się dorobić, fajnie, 100%, a ty? 100% też. Ty sobie zmniejsz stres w takim razie. Czy mogę tobie dać trochę żywności? Nie mogę. Dobra. To leczenie za pomocą żywności jest interesujące. Dobra, kolejny obraz, świetnie, wreszcie się do czegoś nada. Może nawet starczy na ulepszenie gildii. Tu w sumie jest duża szansa, że... Nieważne. I ten się ruszy. Nawiedziałem. Jeszcze zdołał ogłuszyć. Pięknie. Be wary. Czy ostatni pokój, czy ostatni? Przedostatni. Jeszcze nam jedno zostaje i coś, czego nie powinniśmy ruszać w ogóle. Okej. No i chętnie bym ciebie coś chciał tam załatwić. Ale na razie, dobra, zajmijmy się tymi. Zmniejszymy ich ilość po prostu. Pięknie. Solówka. Akurat trafiło. Teraz 50 ich zabije tego pajaca. No i zostaje ten jeden ze stresem. Kurtyna. O, poważnie, pudło. No i przez to zapłaciliśmy za twoje pudło. 12. Nie zabije go to niestety. Ale możemy go przesunąć na przód i ogłuszyć. Pięknie. Dobra, wykończ go. Kill offem przez łeb i koniec. Okej, mamy złoto. Tak, 50 złota nie będziemy brali. Jeszcze idziemy dalej, idziemy dalej. Na pewno nie będziemy odpuszczać tak łatwo. Co możemy zrobić, to jedynie się troszeczkę podleczyć. Raz, dwa, trzy... Powiedzmy 4, chodnia. Idziesz do tyłu. Nie zmieniłem układu. O, dobra, możemy sobie tą pochodnię też zabrać. Spalimy ją sobie od razu. Woreczek. Ładnie. Co mamy w środku? A, liczę na portrety. I ostatnia pochodnia. Mogę sobie to zabrać. Nic nie ma. Dobra, wychodzimy. Hełm, który zdobyliśmy, właśnie będzie na sprzedaż, spokojnie. Zarobiliśmy może z 2000, licząc wydatki. Braknie mi chyba jednego portretu. Paranorm... co? Paranormania. Obsesja na punkcie zjawisk nadprzyrodzonych. Odporność. 10% uzyskanego złagodzenia stresu. Okej. Okay. Ta drużyna działa. Coleman wrócił. Dzięki Bogu. Okej. Okay. No oczywiście, że mam za mało. O nie, akurat! Zajebiście. Ulepszone na 100%. Świetnie. I achievement. Nasze techniki wyostrzone niczym brzytwy. Yeah. Teraz trzeba zdobyć jeszcze... 8 aktów i ludziska będziemy mogli się przygotować powoli na pójście gdzieś do tych trudniejszych dungeonów. Więc co, idziemy tutaj? 8 aktów, czy może tutaj? Do kniei. A ja przede wszystkim muszę przejrzeć artefakty i zobaczyć, które będę sprzedawać, a które nie. Z sortu według rzadkości.
I cóż, do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku. Hej pa!